24-letni Mareczek utonął na placu zabaw. Nie ma winnych. Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. Podczas zabawy na terenie jednego z przedszkoli w województwie małopolskim zginął 4-letni chłopiec, który utonął w źle zabezpieczonej studzience. Mimo, że od wypadku minęło już 12 miesięcy, to okazuje się, że nikt w tej sprawie nie usłyszał jeszcze zarzutów. 4-latek zginął na placu zabaw. Śmierć 4-letniego chłopca na terenie przedszkola w Zabierzowie pod Krakowem zszokowała całą Polskę. Mareczek podczas zabawy w przedszkolu przy ulicy Leśnej wpadł do studzienki z wodą. Na teren placówki szybko pojawiły się służby ratunkowe. Niestety jego życia nie udało się uratować. Kilka dni po śmierci dziecka dyrekcja przedszkola zorganizowała spotkanie z rodzicami, którzy martwili się o bezpieczeństwo swoich pociech. Jak przekazał serwis odwa.pl, na zebraniu dyrektor placówki miał przyznać, że wiedział o tym, iż na jej terenie znajduje się zbiornik, jednak nie miał wiedzy o tym, by znajdowała się w nim woda. Zaskakujące kulisy tragedii. Dziennikarze RMF FM ustalili nieoficjalnie, że zaledwie jedna z 5 opiekunek zatrudnionych w przedszkolu miała wówczas wszystkie wymagane uprawnienia do pracy z dziećmi. Dodatkowo, w dniu tragedii na placu zabaw miało znajdować się aż 60 dzieci, nad którymi pieczę sprawowały zaledwie 2 przedszkolanki. Sam plac miał powstać natomiast na dziko i nie posiadać wymaganych pozwoleń. Śledztwo w sprawie śmierci chłopca prowadzi prokuratura rejonowa Kielce Zachód w Kielcach. Wygląda jednak na to, że pomimo wielu miesięcy od tragedii sprawa wciąż stoi w martwym punkcie. Wypadek miał miejsce 28 września 2023 roku. Minął zatem rok od straszliwej tragedii, a śledczy do tej pory nie postawili nikomu zarzutów. Postępowanie pozostaje w toku i jest prowadzone w sprawie, to jest nikomu nie przedstawiono zarzutów, a obecnie kompletowany jest materiał dowodowy. Prokurator na bieżąco monitoruje stan czynności i podejmuje decyzję o realizacji konkretnych czynności procesowych adekwatnie do bieżącego stanu sprawy, przekazał w rozmowie z Superekspresem rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach PROK, Daniel Prokopowicz.